Hej, 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 siemanko wszystkim! Cześć, witacie w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy dwa ogromniaste zestawy od Hot Wheels. Tak jest, słuchajcie, tutaj ten większy to jest mega garaż rekina. A tu kolosalna kraksa. I tak, słuchajcie, może zacznijmy od tego. Wow. To jest chyba jeden z największych zestawów, jakie można znaleźć w sklepie. Zobaczcie, tutaj jest gigantyczny parking. A ponoć mieści aż 90 samochodów. To mega dużo. Nie wiem, czy z tej strony chyba będzie podwójny jakiś. Strasznie dużo miejsc, albo na górze. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Super. Oprócz tego wielka pętla, czyhający w środku rekin, oczywiście winda. Zdaje się, że jest automatyczna, że tutaj jak wciśniemy jakiś guzik, to te autka będą nam wjeżdżać. Tutaj jakaś stacja benzynowa, mechanik, wszystko jest na miejscu. To zobaczymy. Już tu patrzyłem tak z góry i z tyłu, generalnie jest to samo. Aha. I to jest, słuchajcie, zestaw z Hot Wheels City. Także oprócz rekina mamy też przecież dinozaury, możemy tutaj dodać, podłączyć wszystko, jakoś to będzie wyglądało. Natomiast tutaj jest, tak jak Adam mówi, kolosalna kraksa. To jest, słuchajcie, ponoć najszerszy zestaw z Hot Wheelsów. Ma on gdzieś tutaj jest napisane, chyba od góry, szerokość 1,5 metra. Masakra. Zobaczcie, ten zestaw to jest taka wielka ósemka, gdzie tutaj na środku mamy przyspieszacze i możemy powodować, tak jak tytuł mówi, kolosalną kraksę. My możemy regulować takimi rampami, czy autko ma jechać pod spodem, czy wyskoczyć, i wtedy jak dwie osoby wcisną rampę tutaj i tutaj, to te auta mogą się zderzyć. To jest czadowe. Czy tutaj jeszcze coś tak na szybko? Chyba nie. Chyba nie, bo z tyłu, zobaczcie jak to jest, na miniaturce mogliście zobaczyć, to opakowanie, o, w ten sposób. Aha, słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, że tutaj dostajemy dwa samochody, zobaczcie. Jeden taki, drugi taki złotawy. Natomiast w kolosalnej kraksie też są dwa auta, ale czekaj, czemu ich nie widzę tutaj? Czy są gdzieś tu? Tutaj, okej. Co tutaj jest? Jeden taki z otwartym dachem i tutaj taka wyścigówka niebieska. Dobra, słuchajcie. Ja nie wiem, gdzie my to wszystko pomieścimy. Zobaczymy, czy tutaj na stoliku, bo stolik ma chyba 1,40 m, coś takiego, szerokości, to może nam nie wejść, chyba że będzie kawałek toru wystawać. Jak coś, to przeniesiemy tutaj, a jak tam też się nie zmieści, to damy tutaj. Także co, zabieramy się za budowanie. Dokładnie. I we dwójkę jakoś to pójdzie. Jacie. Nie tylko wielkie opakowanie, ale jeszcze zobaczcie, ile tu jest elementów. Jak zapakowane. Jeden element, ja. Ale skrętów. Dobra, wszystko na łóżko i zaraz tutaj porobimy z tym porządek. O, to już jest złączone, super. I ten. Spoko. A ten drugi pokaż. O, ten to będzie szybki na pewno. Okej, okay. MML. Dobra, to najpierw połączmy tamto z pomarańczowym tym. Tu jest podpisane D, a to będzie na pewno tutaj. Okej, okay, to już jest gotowiec. I tutaj możemy przełącznik, zobaczcie, przełączyć i powinno wszystko hulać. Dobra. Dobra, to tam wsadzimy baterię i od razu się bierzemy tutaj. Już otworzyliśmy, ale musimy jeszcze złożyć mega garaż rekina. Okej, okay, tutaj mamy, słuchajcie, podstawkę. Adam tam już wyciąga. Ja cię kręcę. Zaraz. Te elementy jakie ciężkie. A wszystkie te z dinozaurami. O! Zobaczmy, bo tutaj tak, tutaj cała ta seria opiera się na bestiach. Właśnie no, na dinozaurach, co nie? Tutaj jedno pająka ciężko nazwać dinozaurem, ale jest też pająk. Tutaj budynki, jakiś taki mały dino. Mhm. Triceratopsa mamy. Brakuje tutaj jeszcze, czekaj, przecież mamy. Gdzie jest? T-Rexa. Nie widzę go tutaj. Czyli okej, okay, czyli tutaj nie ma wszystkich. Dobra, to czekaj, to możemy złożyć. Ultimate Garage. Jej, ile miejsc. I ostatnie. Jest ostatnie? To jeszcze tylko samochodziki, nie? Właśnie. A jest tu. Jest taki.
I tutaj obok ten złoty. O, ten fajowy. To jakby jakaś myjnia była, czy coś, jakiś wjazd taki. Także to i teraz... A, najpierw rekinowi musimy to wsadzić gdzieś tutaj. Gdzie? Tu. Weszło. A tu ciężko. O, tu był? Ten największy klocki. Daj mi bok najpierw. Stop. A, tak to działa i teraz jak zwolnimy to... Dalej. Super. Okej, czyli bez baterii to działa. Bardzo fajnie. Tu mi weszło. O, tutaj już był. Czyli po piętrze robimy teraz. Pyk. I tutaj też. Nie, tu... A, chyba, że tam ci będzie łatwiej. Pyk, pyk, pyk. A, tu jeszcze. Chyba już. Dobra. Teraz ja tutaj trochę niżej. I ostatnia rzecz, słuchajcie, jest skończone, mega garaż, rekina, jest okejka. No, trochę nam to zajęło, ale warto było, zobaczcie. No. I tam dla porównania, kraksa. Dobra, bierzemy to. To czekaj, teraz powinniśmy zrobić, powinniśmy tak, wsadzić baterię do kraksy. I chyba rozłożyć łóżko, chyba lepiej to będzie na łóżku wyglądać, bo wtedy będzie szansa połączenia garażu właśnie z kraksą. Tak mi się wydaje. I okej, słuchajcie, tutaj już mamy wszystko zbudowane. Zobaczcie, z tej strony mamy kolosalną kraksę. Jak widzicie, zajmuje prawie całe łóżko, olbrzymi zestaw. Tutaj mega garaż rekina, rozbudowany o kilka zestawów z Hot Wheels City. Tutaj mamy dinozaura, triceratopsa, jakieś takie straż pożarną. To, z tego co pamiętam, to była elektrownia i tutaj jeszcze zasadzka pająka tutaj z boku. Ale tym się nie będziemy zajmować, tylko po prostu, żeby tutaj ładniej wyglądało. Tutaj mamy gwóźdź dzisiejszego programu. Zobaczcie, ile tutaj jest ciekawych rzeczy. A właśnie, zapomnieliśmy dodać, słuchajcie, że w dzisiejszym odcinku powiększamy swoją kolekcję samochodów jeszcze, o taką oto butelkę. Fajnie, z tyłu wygląda, jakby to był otwieracz, to chyba jest. Taki. Ognisty. I taki. Ten to też jakiś ogień, Hot Wheels. Ten chyba najlepszy. Przód jaki fajny. I taki. Nie wiem, to pięść jest? Nie. Hot Wheels, Mazda, spoko. Dobra, tu mamy jako pierwszą windę. Okej. I tu można sobie przystanek ustawić. Tu wyjeżdż. A, sam zjeżdża. Tu, o, wypada, tak o. Ping. I teraz można wystrzelić. Uwaga, hałas. Jak to się stało? Wow, ten dojechał tu. 3, 2, 1. A, bo tu są poszczególne poziomy, zobaczcie, garażu. O, a ten już tutaj gdzieś wyjechał. A czy tutaj możemy go zesłać jakoś na garaż? Tak. A, na ten poziom, na ten poziom. To czekaj, to jeszcze raz, zobaczmy. A, okej, okej. I teraz, uwaga. Ole wielki, on chyba się zaklinował tam gdzieś. No. Koło ciebie. Nie. Nieźle, nieźle. To czekaj, to najlepiej jest nam... Uwaga, zróbmy tak. Tu. Pyk.
Wybierz sobie jeden samochód. Ten złoty. Ty bierzesz złotego, ja wezmę brązowego stąd. Jest mój, ty bierzesz tego. To ja daję tu. Ty tutaj, bo tutaj zobaczcie, jest chropowata taka powierzchnia. Mój będzie trochę wolniej, no ale zobaczmy. Tako, tako. Tak. I co? Tutaj wszystko jest ustawione, lecimy. Pyk, pyk, pyk. Są przygotowane? Dawaj. Tu zabiorę te. I tego też. I jeszcze tego. I dawaj, 3, dawaj. 2, 1. Tak jest! I na warsztat. A, przystanek. Pik. Nie! Jeszcze raz tutaj. Zamiana miejsc. I już lecimy na samą górę. Nieźle. Do paszczy. O, jak on tam wpadł? Ale tutaj jest tych miejsc do zaparkowania, zobaczcie. Wow. Potęga. Wszędzie, na każdym poziomie, nawet tutaj na samym dole. Plus jeszcze oczywiście ta wieża. I ta z tej strony, tutaj gdzie jest winda. Co one tutaj tak wypadają? Bo to jest część. A, bo część tutaj by... A, okej, okej. Uważajcie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do kolosalnej kraksy. To idealnie. Trzeba zrobić tak, że jak autko jedzie, to tu przekręcić wajchę, żeby tak podskoczyło śmiesznie. To próbujemy. No. A można tu włączyć. To zaczynamy się. No. Boom. Tutaj słuchajcie, wow, ale rozkręcone. Tutaj słuchajcie, podczas tej jazdy mamy takie wajchy tutaj, które sprawiają, że autko albo pojedzie tam pod spodem, się zmieści, albo wyskoczy i wtedy wpadnie tutaj. Jedziemy pomalutku. Kolosalna kraksa.
utknął. Prawie. O, zderzyły się tu. Zmieniam. Tamten elegancko. Tutaj słuchajcie, zapomnieliśmy jeszcze o takiej rzeczy. Zobaczcie. To generalnie powinno być w tym miejscu. Tutaj akurat wymontowaliśmy, bo nam przeszkadzało. Ale normalnie powinno być tak. Tutaj wchodzi. Tutaj mocno. Jest. I możemy albo tutaj na przykład położyć jakieś autko i wypuścić stąd. Tutaj co? Po prostu zatrzyma czy? Tak. Jak to wygląda? Zwalnia, okej. I po skończonej zabawie zawsze można w ten sposób złożyć, przez co zajmuje dużo mniej miejsca. I tak samo tutaj z tej drugiej strony. Też tutaj było, ale musieliśmy tutaj zmienić, żeby właśnie połączyć z naszym mega garażem. I w porządku, słuchajcie, myślę, że z tych dwóch zestawów to by było na tyle. Dajcie znać, który z nich podobał wam się bardziej i czy chcielibyście, żebyśmy zamienili nasz pokój na taki właśnie gigantyczny tor z Hot Wheelsów. Mamy przecież jeszcze ten zestaw, który się przyczepia tutaj do ściany na 1,5 metra. Tutaj wielki garaż, pełno takich zestawów z Hot Wheels City. To by było, ciekawie by to wyglądało, jakby na półkach jeszcze. To dajcie znać, czy coś takiego byście chcieli. A co? W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy wam za oglądanie. Do zobaczenia! Narka!